Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sosnach. Zaczął się maj, także początek maja to jest bardzo dobry moment na uszczykiwanie pędu sosny. No i po co uszczykiwać pędy sosny? Przede wszystkim po to, żeby nasza sosna mogła się zagęszczać. Tutaj na przykładzie tej sosny wam pokażę. Podejdziemy sobie do niej, tylko muszę uważać na konwalię, bo mi tutaj zaczynają wyrastać. Chciałbym, żeby zostały, chociaż one są bardzo żywotne, także nawet po skoszeniu odrastają. Mamy pędy, tak zwane świeczki, młode przyrosty. I na przykładzie tej gałązki. Ta gałązka wypuściła w tym miejscu cztery takie świeczki. Podejrzewam, że w roku ubiegłym właśnie to był pęd, który złamałem i on wypuścił w tym roku cztery przyrosty. Dobrze byłoby je uszczykiwać z tego względu, że nie będziemy mieli takich długich pędów, tylko będą one raczej krótkie. Tutaj, jak widzisz, jest dosyć gęsto. Przez to, że będziemy je uszczykiwać, również nasza roślina będzie się zagęszczała. Zobacz, tutaj w tym miejscu było uszczyknięte. Puściła jeden, drugi, trzeci pęd. I te pędy zostały mniej więcej na tą samą odległość skrócone następnego roku. Też tutaj puściły raz, dwa, trzy i cztery. No i to są już przyrosty tegoroczne. I to tworzy nam taką zwartą, zieloną konstrukcję. Ja tutaj widzę, że można by to jeszcze fajnie powycinać. Gdybyśmy się pozbyli tego, to tutaj tworzy się taka fajna kulka, taka a la bonsai. Coś można z tego pokombinować. Teraz tak, na jaką odległość skracamy takie pędy? Najlepiej byłoby, jeżeli mamy taki pęd, zostawić minimum 1/3 tego pędu. A to nie wyrzucamy. O tym za chwilę. Co z tego można zrobić? Jeżeli na przykład uszczykniemy nasz pęd tutaj, no to będziemy mieli pęd dłuższy. A jeżeli uszczykniemy go tutaj, no to będzie on krótszy. Także tak to działa. No i każdy tutaj z tych pędów on wypuści następne. Następne młode pędy tutaj z tego miejsca będą wyrastały. Oczywiście, jeżeli macie u siebie takie duże drzewo, no to obrywać to ręcznie jest ciężko. Do tego celu możecie użyć na początek nożyc płaskich, takich jak do drzewopłotu, i po prostu sobie ściąć. Tutaj widzicie, złapiecie mniej więcej na tej wysokości nożycami i już trzy pędy są ścięte. Tutaj to samo. Ewentualnie ręczny sekator i też idzie rady to zrobić. Lub też biorąc po prostu po kilka i łamiąc. Najdokładniej, no wiadomo, zrobicie to ręcznie, ponieważ będą na takiej odległości, na jakie będziecie chcieli, żeby były. No niezastąpione będą do tego rękawiczki, bo jednak jest to żywica. To jest wszystko świeże i po prostu się lepi. A co zrobić z tymi pędami? Bo mówiłem, żeby ich nie wyrzucać. Te pędy możecie z nich robić nalewki, syropy. Także to jest bardzo dobre źródło środków leczniczych na przeziębienia w okresie zimowym. Także warto to sobie zostawić i po prostu to przetworzyć. Korzystać z tego, co właśnie dostarcza nam matka natura, bo widzicie, no mamy to za darmo. Oczywiście
tak jak myślą krowy, czyli że najzieleńsza trawa jest za miedzą, tak samo jest też z tutaj sosną, najpiękniejsze przyrosty są na samej górze, tam gdzie najwięcej światła miała roślina, tam są najpiękniejsze pędy. I tutaj to samo. Na górze bardzo piękne, długie odrosty. Także wykonując ten zabieg na naszych sosnach w maju, mamy możliwość uformowania je i zrobienia naprawdę ciekawej rośliny. Ja tutaj, gdzie się znajduję, to jest mój taki trochę, powiedziałbym, dziki zakątek. Jest to tak bardziej na dziko prowadzone. I te sosny, one z początku nie były w ogóle nigdy strzyżone. Ale jeżeli masz sadzonkę sosny czarnej i prowadzisz ją od początku, no to możesz z niej zrobić naprawdę ciekawą roślinę. Także zachęcam, bo raz, że pokrój naszych sosen będzie bardziej zwarty, będą bardziej gęste, a dwa, że pozyskamy pędy, z których możemy zrobić, tak jak wspomniałem, syropy oraz nalewki. A jeśli na Twojej działce, tak jak i u mnie, znajduje się na przykład sosna żółta albo sosna himalajska lub też kosodrzewina, to oczywiście również możesz wykonać ten zabieg. Procedura jest dokładnie identyczna. Także obrywamy pędy, łamiemy je i w tym miejscu ona wypuści następnego roku kolejne. Na koniec rzućmy jeszcze okiem na ciekawe szyszki jodły koreańskiej. Jeszcze są małe, ale piękne. Dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!